Witam serdecznie. Dziś partia Mistrzów Świata z Paskiego, z Fischerem. Teraz będzie troszeczkę inaczej, bo nastąpi seria partii, które Spaski wygrał. Okazuje się, że Spaski też z Fischerem wygrał. Tu się wszystkim zdawało, że to jest niemożliwe. A on wygrał. Mało tego. Przed meczem o Mistrzostwo Świata w 1972 roku Fischer nie wygrał ze Spaskim ani jednej partii. Pierwsza partia meczu, niezwykła partia. Niezwykłość partii polega na tym, że grana była w olbrzymiej atmosferze nacisków politycznych. Fischer zapowiadał wcześniej, że mistrzyni świata Gaprindaszwili może dać skoczka for, że mistrzowi świata może dać 2 punkty for w meczu o Mistrzostwo Świata. I tu gra pierwszą partię. Świeżo co? Wygrał turniej pretendentów w wielkim stylu, wygrywając kilka ostatnich partii. Potem wykosił Tajmanowa 6-0. Tajmanow został skończony politycznie, psychicznie jako szachista. Już się nie podniósł. Wybitny szachista, wybitny teoretyk. Potem poprawił Larsena 6-0. Tegoż Larsena, który buńczucznie, no, też doskonały szachista, ale też buńczucznie walczył o tytuł najlepszego nierosyjskiego szachisty, nieradzieckiego. I Fischer mu w 70 roku ustąpił pierwszą szachownicę w meczu Reszta Świata z Syry. I dzięki doskonałej grze m.in. Fischera na pierwszych 4 szachownicach olimpijskich Reszta Świata wygrała, no ale dalsze szachownice radzieckie przeważyły. Potem rozniósł Pietrosjana, już nie tak wysoko, tam chyba 6,5 do 2,5, ale też w olbrzymiej przewadze. I teraz gra pierwszą partię ze Spaskim. To trzeba powiedzieć, że Fischer postawił żądania, wniósł szachy na poziom wyczynowy, podniósł pulę nagród, znaczy doprowadził do podniesienia puli nagród. Doprowadził do podniesienia warunków gry, żeby grać w ciszy, żeby oświetlenie było odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy się w te techniczne szczegóły wnikać. Już pierwsza partia, w której Fischer gotów grać w obronę Niemcowicza, pokazuje nam, że coś się zmieniło, coś drgnęło. Fischer rzadko grał E6, często stawiał pionkę na G6. Spaski odchodzi od obrony Niemcowicza. Gambit hetmański. Bardzo rzadki gość. Czarnymi u Fischera. Skoczek C3. I powrót do obrony Niemcowicza. Stoi pozycja obrony Niemcowicza po E3. Wariantu Rubinsteina. Ktoś tam może coś mówić, że to jakieś wiedeńskie, westfalskie, ragozińskie, ale stoi obrona Niemcowicza. Rozszerza. Szachista Kramik grywał tu A3. Tu zwracam uwagę, że A3 można spokojnie zagrać, ponieważ pion przeszedł do centrum i tu pion przeszedł do centrum. Ten pion się wymieni, dlatego nie będzie zdwojonych pionów. I to jest istotne. Spaski gra goniec D3, normalny rozwojowy ruch. Można grać skoczek BD7, a Fischer C5. Tak obronę Niemcowicza, nie wiem dlaczego to się niektórym nie podoba, grywał Anatol Karpow. Przez wiele lat Anatol Karpow w ten sposób rozgrywał obronę Niemcowicza. Roszada,
skoczek C6. O. I te pierwsze 7 posunięć się robi, to można zacząć od C5, można zacząć od D5. Biały też może zacząć E3 goniec D3 lub skoczek F3. A3. Jasna sprawa. Białe chcą zabrać parę gońców. Parę gońców wymuszając wymianę. No i tu można bić. Można bić CD4. Goniec A5. Fischer nie daje. Fischer nie daje czarnopolowego gońca. Jak ktoś widział partię, to sobie pomyśli, do końca widział, że może dla Fischera lepiej byłoby, ażeby tego gońca oddał na C3. A może Fischer specjalnie trzymał go, bo miał dalekosiężne plany. Skoczek E2. Dziwne posunięcie, takie no wzmacniające punkt D4, ale z drugiej strony lepiej było pomyśleć o rozwoju gońca. DC4. Goniec C4. Tu chcę od razu taką wstawkę dać, że jeżeli ja mówię na poziomie, komentuję jakieś partie silnych zawodników i mówię, że posunięcie jest niedokładne, to jest taka drobna niedokładność. Trzeba takich drobnych niedokładności zrobić ze 6, żeby pozycja zrobiła się z równej przegrana. Takich drobnych niedokładności nie można wykazać wariantami, że ten ruch przegrywa, bo on sam w sobie nie przegrywa. Dopiero seria takich słabszych posunięć prowadzi do przegranej pozycji. Potem też nie zawsze można wykazać, że pozycja jest przegrana. Znaczy krótkimi wariantami. Oceniamy pozycję. Po wymianie na D4 pozycja byłaby równa. Fischer, goniec B6. Wymiana hetmanów, no dobry pomysł. Gramy czarnymi, pierwszą partię z szachistą, którym nie wygraliśmy nigdy. Goniec C5. Pozycja jest symetryczna, trochę gorsza dla czarnych, bo te goniec nie może wyjść, ale i goniec biały specjalnie nie może wyjść. B4. Goniec E7. Normalnie najlepiej stoi na D6. Ale tu na D6 stanąć nie może. Goniec D7. Bardzo dobry ruch. Fischer kończy rozwój. Fischer kończy rozwój. Nie bardzo można teraz bić na F6. Wieża D7, bo goniec zrobi kuku. To tak ładnie wygląda. Wieża AC1. Najważniejsza jest linia D, wieża D8. Wymieniamy figury. Skoczek E na D4. Jak widzimy, skoczek poszedł sobie o tak, pokażę jak on poszedł. Poszedł tu, poszedł tu, poszedł tu i już go nie ma. Goniec A4, bardzo sprytny ruch. Kontrolując pole D1, goniec zmusza do wymiany wieży. Albo do odejścia białej wieży z linii. Biały na to się nie zgadza. Wieża D1. I wieża C8. Sprytny ruch, można było grać od razu wieża D8. Ale ponieważ biała wieża nie ma wpaść na D6, nie może wpaść na D6, nie może wpaść na D8, nie może wpaść na D7, nie może wpaść na D5. To taka wieża póki co nie ma korzyści z otwartej linii. Wieża ma korzyść z otwartej linii, kiedy wpada. Król F1, końcówka, podciągamy króla, końcówka. Podciągamy króla. Przypominam, że króla podciągamy nie do centrum szachownicy, tylko do centrum wydarzeń. I najczęściej, w 90-kilku procentach, jest to centrum szachownicy, albo król idzie przez centrum szachownicy.
Oddanie gońca za skoczka prowadzi do pozycji ze wskazaniem na czarne. Skoczek e4. Z ideą dania szacha wieżą na c2. Wieża na c2 daje takiego ładnego szacha. To robi podwójne uderzenie. No. Podwójne uderzenie zawsze robi wrażenie na przeciwniku. Wieża c1. Wieża c1, goniec c1. Proszę bardzo, kombinujemy jak Fischer. Kasparowski, 10 sekund minęło i myślę, że wszyscy widzowie dostrzegli, że tu żadnych kombinacji nie ma, że to był taki mały żarcik. Pozycja jest kompletnie równa. Kompletnie równa. Najprościej czarnymi było pójść królem na e8 albo gońcem na f6 albo nawet na d6. Fischer robi słabszy ruch f6, on oczywiście niczego nie zmienia. Dopóki wszystkie pionki czarnych nie stoją na czarnych polach, nie grozi im porażka. Przy czarnopolowych gońcach pionki stawiamy na białych. To wszyscy wiedzą, ja to powtarzam setki razy. Skoczek a5. Skoczek d6. Nie przesuwamy piona na czarne pole, żeby biały nie zafiksował. Król d3. Król. Goniec d8. Goniec c7. Wymiana skoczków nie ma znaczenia, bo w końcówkach gońcowych nie ma pojęcia przewaga przestrzeni. Przewaga przestrzeni jest w końcówkach skoczkowych, a przewaga w pionkowych, a w gońcowych nie ma takiej przewagi. Skoczek bije d6. Goniec bije d6, b5. Nie wiadomo czemu. To posunięcie obstawiane jest wykrzyknikiem. To są dwa piony na czarnych, one przejdą. Jak pion pójdzie na a6, król stanie na d7 bądź na c6, pozycji czarnego oczywiście nie ma jak ruszyć. I teraz następuje coś nieprawdopodobnego. No najlepszy ruch to f5 w ogóle. Od razu przestawienie, albo a6 zdążymy zagrać. Następuje coś nieprawdopodobnego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Fischer na drugą partię nie przyszedł, ponieważ protestował przeciwko kamerze, która, choć ukryta jego zdaniem, hałasowała, my się tego nie dowiemy. Czy Fischer rzeczywiście słyszał tę kamerę, czy nie? Jednakowoż Fischer zrobił ruch, po którym partię przegrał, drugą do walkowera, choć była groźba przerwania meczu, z paski na starcie po dwóch partiach uzyskał 2-0. Czy Państwo myślą, że z paski nie słyszał o zapowiedziach, że Fischer mistrzowi świata może dać 2 punkty for? Słyszał. Cała ekipa, z paski nie był sam. Byli tam pomocnicy, którzy mu o tym przypomnieli. A po 10 partiach Fischer prowadził 3 punktami. Trzema punktami. Żeby prowadzić 3 punktami z 10 partii, trzeba 0,2 zrobić 6,5 do 3,5. Czyli z 8 partii 6,5 do 1,5. To jest nieprawdopodobne, że można tak złamać Spaskiego. Jak weźmiemy pod uwagę, że po tych 10 partiach wynik specjalnie się już nie zmienił, że w dalszej części Spaski był prawie równorzędnym przeciwnikiem, widzimy, jakie miało to znaczenie psychologiczne. Posunięcie niegodne drugiej kategorii. Wiadomo, że goniec stąd nie wychodzi. Tu nie ma co wdawać się w głębokie analizy. To jest taka pion zatruty, G3, łapiemy piona. Wdawanie analiz, że Fischer coś tam widział, czy Fischer czegoś nie widział? Ja tu mam dostępne analizy Smysłowa,
Medinisa, Krogiusa, Pachmana, Botwinnika, Gligoricza. Nawet Cugcwanga, tutaj mam Cugcwang. To nie są szachiści jacyś przeciętni. To są szachiści i komentatorzy wybitni. Medinis, znawca Fischera, apologeta Fischera, napisał słynną książkę Jak wygrywali z Bobim Fischerem, w których zawarł wszystkie przegrane partie Fischera. Medinis, Krogius, arcymistrz, silny gracz, wybitny specjalista psychologii szachów, zmysłów, mistrz świata. Botwinnik, mistrz świata. Cugcwang, no też bardzo silny szachista. Gligoricz, wybitny szachista, najlepszy szachista jugosłowiański przez 20 czy 30 lat. Wybitny komentator, analityk, mnóstwo książek napisał szachowych. Co tydzień komentował w wspaniałym stylu w propagandowej gazecie, największym nakładzie. I oni to wszystko analizowali. Zresztą to analiza nie jest trudna. Obecnie ktoś włączy komputer, też mu to wyjdzie. To nie będę pokazywał. No gra jest prosta. Przyjść królem, zabrać gońca. Próba uratowania gońca, ale król idzie. H4. Król nie bije. I to analizowanie, co by było po H3. Po H3 nic by nie było, no. Król G4, goniec G1. Mówienie, że Fischer nie widział ruchu goniec D2, to jest, no to do psychiatry się kwalifikuje. Paranoja, psychoza, no Fischer takie ruchy liczy. Więc tutaj to w ogóle nie ma co. Król E7, to nie jest gorszy ruch. Król G2, bicie, goniec G3. Król G3. I powstała w pozycja, w której białe mają gońca i 3 piony przeciwko 5 pionom. Jest pewien niuans. Niuans powoduje, że białe nie mogą zostać z pionkiem A, bo goniec pion A nie wygrywa z powodu niezgodności charakterów pola A8 i gońca białych, czarnopolowego. No ale pozycja jest kompletnie wygrana. Tu wgłębianie w analizy nie ma sensu. Zresztą. No grali. Goniec D6, A4, król D5. Goniec A3, król E4. Goniec C5 na piona. A6, B6. No oczywiście nie wolno bić. Bo jakbyśmy zbili, to zostanie pion A, ten w sposób dojdzie do F4, E5, F4 wymienią się i z pionem A się nie wygrywa, ale z pionem B się wygrywa. Tu to naprawdę nic nie ratowało i żadne analizy typu tam coś nie pomagają. F5, F4. Prawda jest taka, że gdyby Fischer chciał forsować, to wrócimy do tego. To by tego gońca nie oddawał. Z gońcem jest dręt Feremi, a tutaj jest taki o. To znowu ci analitycy sypią ruchy. EF4 wziął. Tempuje. Proszę, pion zablokowany. Król trzyma pole kluczowe piona. Pion E4 zginął, pion G7 zginął. I zdążył na C7. I dalej nie chciał grać, no bo na atakę gra tu. Tu grozi goniec D4, a jak grozi, to goniec idzie i przychodzi tu. Kontroluje piona. Także ja się jeszcze raz wrócę, cofnę pozycję tu do tego kluczowego ruchu. Jeszcze cofnę.
Pozycja jest drętwo remisowa. Ruch najbardziej drętwo remisujący to jest chyba H5. Tu przestawienie pionków na białe pola. Przestawienie króla na białe pole. I tej pozycji nie ma jak ruszyć. Pionki stoją na białych polach, więc goniec ich nie zaatakuje. Król sam nie wygra, bo może zaatakować raz, a król może raz obronić. Nie ma żadnych cukcwangów, nie ma po prostu nic. Więc gdyby Fischer chciał więc dorabianie ideologii, że Fischer forsował remi, bo widział remi, to jest jakaś taka, no chyba że miał chwilowe falowanie uwagi, ale Fischerowi się to praktycznie nie zdarzało. Praktycznie takich błędów Fischer nie robił, tym bardziej wiedział, że z paski za 10 posunięć odłoży pozycję i tam najlepsi analitycy świata wyanalizują mu to, co potrzeba. To, co potrzeba. Partia fantastyczna z punktu widzenia zakończenia, bo sama taka nieciekawa, no. Równa gra, równa wymiana i nagle w równej pozycji Fischer popełnia błąd na poziomie drugiej kategorii. Bierze pionka H2. Jest to dziwne, tak jak mówię, jeszcze raz jest to dziwne. Nie mogę powiedzieć, że Fischer zrobił to świadomie, ale może zrobił. Może chciał dać z paskiemu 2 punkty folu. Może wiedział, że mecz jest długi, że nie zrobi samych remi, jak ci dwaj panowie ostatnio. Jeżeli zawodnicy robią remi albo grają debiuty, które nie dają im sukcesu, czy warianty, które nie dają sukcesu, grają mecz i znowu grają te same, to zachodzi pytanie, czemu nie zmienią? Nie umieją innych? Umieją. To czemu nie chcą zmienić? No właśnie. Tu Fischer po tej partii, co ciekawe, drugą partię miał grać białymi i z drugiej partii nie, ale potem Fischer zmienił repertuar debiutowy. Przestał grać swoje ulubione posunięcie E4, chyba tylko raz zagrał i się to źle skończyło, a grał D4, D4, D4. Z paski mógł być nieprzygotowany również przeciwko D4, to znaczy to nie można tak mówić, że z paski nie umiał grać po D4. Umiał. Z paski grał doskonale. Był szachistą uniwersalnym, szachistą wszechstronnym, ale warianty debiutowe i idee trzeba odświeżać, bo szczęśliwie dla nas mózg człowieka jest ulotny i zapominamy. Gdybyśmy pamiętali wszystkie bodźce, które do nas docierają. No właśnie. Lepiej, żebyśmy nie zapominanie daje nam szczęście i zdrowie. Dziękuję za uwagę.